Z okazji Dnia Wojska Polskiego odbył się koncert piosenek żołnierskich w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Marka Ruty. Koncerty odbywają się cyklicznie co roku, odbywają się z okazji Święta Wojska Polskiego. Park imienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przy Domu Kultury Śnieżka był miejscem, gdzie rozbrzmiewały patriotyczne pieśni. Chcieliśmy tak już od tego betonu wziąć tutaj mieszkańców do cienia, do fajnego miejsca, gdzie można posłuchać w ciszy, w spokoju. Tutaj jest bardzo spokojnie, nie jeżdżą samochody jak w rynku. I myślę, że wielu mieszkańców przyszło, jak sądzę, tutaj patrzę po obecności, jest ich sporo. I myślę, że te pieśni wojskowe, piosenki będą tutaj nucić i będzie fajna zabawa. Chcemy podziękować Wojsku Polskiemu za to, że możemy spokojnie spać, bezpiecznie rozwijać swój kraj, bo na pewno armia jest bardzo ważną instytucją, bardzo ważnym ogniwem w rządzeniu i zarządzaniem państwa. I myślę, że możemy być dumni z tego, że właśnie akurat mamy taką armię i mamy spokojnie, bo niedaleko, można powiedzieć, na 205 km jest wojna i to jest bardzo smutne. Podczas koncertu z okazji Święta Wojska Polskiego nie mogło zabraknąć byłego kapelmistrza Orkiestry Dętej Stanisława Świerka. Myśmy rozpoczęli już kilka lat wstecz koncerty na rynku po prostu z okazji Święta Wojska Polskiego. Wcześniej również były koncerty w jednostce wojskowej z okazji Święta Wojska Polskiego połączone z defiladą. Jak jeszcze jednostka u nas była w Dębicy, to jest 5. Pułk Saperów, który stacjonował w Dębicy. Później koncerty przeniosły się na rynek i na rynku zainicjowaliśmy te koncerty z okazji Święta Wojska Polskiego, oczywiście z repertuarem wojskowym, nie tylko marszowym i później rozrywkowym. No i to trwało przez wszystkie lata. Natomiast widzę, że dzisiaj jest przeniesione to do parku, z czego się cieszę, bo można usiąść. Myślę, że orkiestra jest w cieniu, to im się będzie lepiej grało. I tutaj publiczność może sobie posłuchać, bo jednak w rynku, w muszli o tej porze po prostu było bardzo gorąco, ale dawaliśmy rady. A także Pawła Adamka, dyrygenta i pomysłodawcę dębickich wydarzeń artystycznych w naszym mieście, który złożył życzenia żołnierzom z okazji ich święta. Podziwiam wszystkich ludzi, którzy dzisiaj służą w wojsku, a przede wszystkim dzisiaj wojsko wyjątkową rolę pełni, bo pilnuje naszego bezpieczeństwa, bo wiemy, że świat dzisiaj jest troszeczkę tak postawiony do góry nogami i wojsko dzisiaj pełni bardzo ważną rolę, bo po prostu jeżeli nasze wojsko jest odpowiednio przygotowane, to my możemy czuć się bezpieczni. Także w Dniu Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom, oficerom życzę przede wszystkim odwagi, dużo zdrowia i takiego męstwa. Żalu, co serce wie, nie płacz, czy no mam, bo w partyzantce nie jest źle. W programie koncertu znalazły się m.in. najpopularniejsze pieśni legionowe i partyzanckie. Przed publicznością zebraną w parku imienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół zaprezentowali się także wokaliści z Towarzyszeniem Orkiestry. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Idą, a w słońcu kołysze się skar, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są dal. Piechota, ta szara piechota.